Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj was witam z zasterów Łaza. Tak nienaturalnie, nie tak jak zawsze. A dzisiaj jedziemy do Zabrza, do Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu. Oni tam dzisiaj organizują piknik. Także nie będziemy siedzieć w domu, jedziemy zobaczyć, jakie tam mają sprzęty. Kiedyś tam byłem zimą jeszcze, jak nie miałem swojego Łaza, a oni już tam mieli jakieś Łazy i byłem sobie zobaczyć, jak to wygląda. Na żywo taki Łaz, bo ostatnio takiego Łaza tu widziałem chyba z 30 lat temu. Niewiele z tego pamiętam. I tak jakiś rok temu byłem tam, w tym parku, pooglądać sobie te Łazy, żeby zobaczyć, jak to na żywo wygląda. No trochę się przeraziłem tą prostotą wykonania, ale ogólnie jest fajnie. Także jedziemy. Jedziemy. Coś nagramy, wrzucimy, popalimy się. Fajną pogodę mamy. Cały tydzień lało, wiało. Temperatura około 15 stopni to max. Dzisiaj mamy słoneczko. Od rana nie pada, cieplutko, 22 stopnie. Pogoda jak na zamówienie. Szkoda by było siedzieć w domu. Niedługo pewnie jesień, pewnie, na pewno jesień, ale z pewnością pikników już tyle nie będzie, co w okresie letnim. Także korzystamy i jedziemy. Do zobaczenia na miejscu. Przyjechaliśmy, wpuścili nas do środka na plac. Idziemy pooglądać, jakie sprzęty mają. Może w pierwszej kolejności samolot. Czemu nie? Była to taka modelowa brygada, już w tej chwili rozformowana. Modelowa brygada Bundeswehry. Pokazowa, biorąca udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach, gdzie Bundeswehra miała. Przycisków więcej jak w Łazie. Odrobinkę. Bez ręki kwoje dnia na nich stałe.
No, Grigori by to lepiej ogarnął. Jedziemy! Na pikniku w Wojkowicach jeździli mała armia, Grupa Śląsk. Ale tutaj tym jechali, to zabierają ludzi. Jedyne co tam widziałam, to zapali.
tutaj stoi kawał maszyny. Kawał błotnika. Tu też. Jeszcze oryginalne zapięcie. Zabezpieczenie, w wojsku tak robili. Kapsel, do tego jakaś plastelina. Tu jakiś sznureczek. Taka plomba, pieczątka tu była. Że jak ktoś właził bez wiedzy właściciela albo kierowcy, to kierowca później wiedział, bo tu było rozerwane te sznurki. Sznurki się tak przeplatało przez tą plastelinę. Pieczątka się przybiła, jak ta pieczątka była rozwalona, rozerwana, to było wiadomo, że jakiś intruz był. Co jeździło na takich cienkich kołach? Robór. To był sprzęcior. To chyba amfibia. Amfibia. Również przed halą stoi wystawa Arsenał Maxa, gdzie nasz kolega Przemek testuje dla swojego syna na wsparcie, a po przeciwnej stronie parku są strzelnica wiatrówkowa i krasula. Zajrzyjcie, kolega Star 266 służył na lotnisku i potocznie na niego mówili krasula. Przynajmniej myśmy tak mówili, ja służyłem w lotnictwie, takżeśmy mówili na te stary. No, stał zaparkowany daleko w trawie, to wyglądał jak krowa. Tutaj jest to.
piknikach militarnych jest tak fajnie, że nawet Batman przyleciał. No i fajnie. Smarowane prawidłowo. To jest kupa żarast.
Gdzie tu to dzieciaki? Tu na pewno się wszystkie. Wyście już chyba to...